Witamy serdecznie. Dzisiaj bez gościa, ale nietypowy odcinek, ponieważ otrzymaliśmy paczkę od firmy OneFood.pl i oczywiście otworzymy ją na wizji. Zobaczymy, co dobrego otrzymaliśmy od firmy i oczywiście będziemy testować produkt. Firma OneFood specjalizuje się w kawach i herbatach, ale również posiadają przyprawy. Otrzymaliśmy czosnek niedźwiedzi. Jeżeli ktoś specjalizuje się w kuchni polskiej, świetna przyprawa. Należy tutaj dodać, że nie zawierają one żadnej chemii. Bardzo sprytne, pomyślane, małe opakowania, 15 gram, więc jeżeli potrzebujecie przygotować jakiś posiłek, który nie będzie regularnym w waszym menu, to taka paczuszka fajnie się sprawdza. Oczywiście zamykanie jest, długo się utrzymuje świeżość, jednakże jeżeli nie macie w zamiarze korzystać z niej ponownie, w jakimś najbliższym czasie super sprawdzi się w waszej kuchni. Otrzymaliśmy również bazylię suszoną. No jeżeli ktoś lubi kuchnię włoską, świetnie się sprawdzi razem z oregano. Otrzymaliśmy zioła prowansalskie, również kuchnia włoska, ale również do Polski, co się tu tak trzaskam widelcem. Lubczyk ponoć działa na potencję, więc panowie, zamawiać lubczyk w firmie OneFood.pl. I co najważniejsze, otrzymaliśmy herbatkę Earl Grey i na tych testach się skupimy. Zaraz zaparzymy sobie herbatkę. Otrzymaliśmy również uśmiech gajowego. Ta herbatka jest troszeczkę smakowa, bo jest tutaj zarówno truskawka, malina, jeżyna, jagoda i kwiat nagietka. My skupimy się na Earl Greyu, ponieważ bardzo lubię ten rodzaj herbaty. Otrzymaliśmy również miodek. Miodek, bardzo ciekawy miód ze spiruliną. Spirulina ma bardzo dużo właściwości odżywczych. Jeżeli ktoś chce zgubić wagę, dodaje energii. No i oczywiście, jeżeli wasze dzieciaki nie przebadają za miodem, no to kolor niebieski na smerfne kanapki będzie jak znalazł. Na pewno skusi wizualnie, a na pewno dzieciaki nie pożałują, bo tak jak wspominałem, dodaje energii, ma bardzo dużo białka oraz bardzo jest to taka bomba witaminowa. Także polecamy miody również. I ostatni produkt to cytrynki z rumem. No, idealnie będą nadawać się do herbatki. Jeżeli ktoś preferuje, również do drinków czy deserów. A i teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli do parzenia herbatki. No i wracamy za chwilę. Ok, kochani, woda zagotowana i przygotujemy sobie herbatkę. Do takiego pięknego siteczka wsypujemy sobie, w zależności od tego, jak mocną chcemy herbatkę i jak dużo tej herbaty chcemy, ja wsypię sobie 3 łyżeczki. Co jest warte uwagi, to nie ma tutaj praktycznie suszu. Są to same liście plus piękny bławatek. Od razu po otwarciu tej paczuszki czuć intensywny zapach. Wsadzamy to do czajnika i zalewamy wodą. Warto zwrócić uwagę, jak pięknie przebiega proces tego parzenia właśnie w takim czajniku. Proszę zwrócić uwagę, piękny kolor już nam się tworzy. Na każdym z opakowań mamy instrukcję, ile taką herbatę należy parzyć. W tym przypadku parzymy sobie Earl Greya i parzymy go od 3 do 5 minut. Warto tutaj skupić uwagę na tym czasie parzenia, ponieważ można przedobrzyć i wtedy herbata nie będzie tak smakować. Zatem czekamy 5 minut i przechodzimy do testu. No i mamy, drodzy Państwo, 3 minutki po parzeniu. Troszeczkę nabrudziłem tutaj, a nie chcemy efektu brudnego stołu, znanego już z historii telewizji. Zalewamy sobie herbatkę. Tak jak mówiłem, proces tego parzenia może być od 3 do 5 minut. Nie przesadźmy z tym, bo wtedy herbata będzie zbyt gorzka. Do herbaty oczywiście możemy sobie dodać miód, tylko pamiętajmy o tym, aby nie dodawać go
kiedy woda jest wrząca, bo wtedy cały miód i całe jego wartości przestaną istnieć, zamienią się po prostu w cukier. Miód dodajemy, kiedy herbatka trochę ostygnie, ale oczywiście dodamy sobie cytrynki z rumem dla lepszego smaku i aromatu herbaty. Cytrynek jest sporo, więc wystarczy na długie biesiady, posiadówki, nie tylko w okresie jesienno-zimowym. Tak jak wspomniałem, firma One Food specjalizuje się nie tylko w herbacie, ale również w kawie. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić właściciela firmy One Food i wtedy na pewno opowie nam i może zaparzymy razem kawę i opowie wiele ciekawych rzeczy. My przechodzimy do testów. Życzę Wam zdrowia i widzimy się w kolejnym odcinku.